Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Black Crow. A to kolejny odcinek z gry Wojna Totalna Attila. Tak więc, jak widzicie, Markomanowie wraz z kumplami przyszli spuścić mi łomot. Najwidoczniej nie spodobało im się to, że ich nie dożnęłem wtedy te kilkanaście odcinków temu. Ale tym razem nie popełnię tego błędu i wszyscy pójdą ładnie do piachu. Zobaczmy, z czym się będę użerać. Okej, czyli to są ci najlepsi włócznicy germańscy. Tutaj tak samo, sporo procarzy. Tutaj tak samo. Aha, i tutaj tak samo. Mam przewagę nad nimi w ilości konnych, bo mają dwa oddziały. Ja natomiast pięć. Oraz są bardziej doświadczone. Plus są na forsownym marszu. Poza tym oddziałem. Ale cóż, to mi nic nie da, jeżeli przeżnę tą bitwę. Ale powinienem ją wygrać. Mam nadzieję. No cóż, do bitwy. No to cóż, wszystko w rękach Boga. Lecimy. Szybko, szybko. No, wiem. Szybko, szybko, szybko. Uf. Dobra. Co się dzieje? Jak wygląda sytuacja? Gdzie oni lecą? Tak, żeby byli poza zasięgiem. Dobra, przechodzą. W las. Zapolujemy na ich łuczników. Kiedy tylko przejdą. Chociaż nie. Stańcie tak. Dobra, no to cóż, teraz będzie trzeba się bronić nie tutaj, a na moście. Ty
I ty. Polujemy na ich katapulty oraz na łuczników. Tych zdecydowanie nie złapię. Dobra, ale na pewno złapię tych procarzy, tych łuczników i te katapulty. Dobra, lecicie powoli. Tak, żeby złapać ich... Szybko, panowie. I od razu w te studo. Nie ma co się bawić w obrzucanie. Tych mógłbym spróbować upolować. Dobra, teraz muszę nadzorować. Nie, wy w tych katapult lecicie. A wy w tych. Wy w te katapulty. A wy w te. I wszyscy możecie rzucać. Cofnijcie się. I po. Szybko, szybko, szybko. I teraz tu. Szybko, szybko, szybko. Cofnijcie się. Tutaj mi źle poszło. A to dlatego, że poszła cała salwa w nich. Od łuczników i... od procarzy. Mogę pociągnąć kolejny oddział łuczników?
Wy tak samo. Aha, tu ich nie ustawię. Dobra, są za szybcy. Idźcie rzecz do boju. Dobra. Jazda. Bo nie chcę wziąć moich konnicy. Nie chcę, żeby moja konica weszła w te kleszcze. Dobra, jazda. Skupcie się na tych. A wy na tych. Cholerne ciule, idźcie rzecz na te pieprzone. Dobra, cofajcie się. Podejdźcie bliżej. Dobra, pociągnijcie kolejno oddział kuszników. No idźcie, że wy cholerni topornicy. Nie chcę się bawić z tobą w topory. Gdzie wy lecicie, dzbany? Szybko, szybko, szybko! Póki się rozdzielili. No ej, no kurwa, mać! I w tych. Co za dzbany. Świetnie. Dobra, tyle, tyle. Już, 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 już.
podjedź, dowódco. No, kończcie. Zgniećcie ich. A ty zacznij dorzynać to, co zostało. Który? Dobra, wycofaj się. Nie. Wy już zużyliście strzały. Odsuńcie dowódcę. Skupcie się głównie na tych, co uciekają. Dobra. Jak wygląda tutaj sytuacja? Dobra. Oddelegowuję was do frontu drugiego. Czyli tu. Szybko, szybko. Ty polecisz tu i wyrzynasz wszystko, co żyje. Z tego, co widzę na razie, to tylko i wyłącznie piechota leci.
Może to ich zachęci do pójścia tam. Ale w to wątpię. Co? Dobra. Szybko. Szybko. Wy tak samo tu... Co do ciula? Nie jest dowódca. Pozwólcie im strzelać. O Boże. Jakim cudem oni przeszli? Rzuć debuffa w nich, baranie. No bez kitu. Czemu nie mogę rzucić mi okrzyku wojennego? Przynajmniej nie zginął.
odezwy. Świetnie. Przejdźcie tu. Chciałem tę bitwę stoczyć na moście, ale jak widzę, wszystko musi być co najmniej popieprzone. Źle ich ustawiłem. Kto w nich strzela? Szybko, i błagam, nie walczcie z nimi, tylko po prostu przejdźcie. Z kim wy walczycie niby? Podejdźcie tu. Dobra. Już gra mi się zacina z powodu ilości tych błaznów. Ani umiejętności nie mogę użyć, ani nic. Szybko. Teraz wasza kolej, żeby się wykazać. Tak,
Dobra, na nich. No, złapcie ich. Idźcie w cholerę z tymi pieprzonymi toporami. Pieprzony kurwiec. Podejdź się tu. Nie tędy, tylko tędy. Nie no, będzie remis jak cholera znowu. Znowu będę się musieć z tym szarpać. Przyspieszcie chodu. Dziesięć tysięcy chłopaj nie potrafi kurwa zaatakować tak jak trzeba. Z taką przewagą to by... Nie wiem, naprawdę musiał się nieźle postawić, żeby cokolwiek przegrać. A oni nawet tego nie są w stanie dobrze zrobić. Nie, po prostu nie mogę. Zaatakujcie tych pobijanych. Ale zaatakujcie tych uczników. Zabijacie wy coś w ogóle? Stoicie nad ich łbami, do cholery jasnej. Szybko, szybko. Przynajmniej, żeby tych łuczników nie było. Tu.
I ta z tytułu. Okej, konnica się dopiero ich pojawiać zaczyna. Dobra, dam to na przyspieszenie, bo widzę, że już z tego nic nie będzie. Pewnie będzie remis. Tylko odciągnę te dwa oddziały włóczników. Może się przydadzą później. Dramat, kurwa, dramat. Nie wiem, co się musiałoby teraz stać, żeby to ugrać. Chyba, że będzie, nie wiem. Bliskie zwycięstwo i odpuszczam sobie obleżenie. Dzięki temu się przynajmniej wyleczę. Ale wątpię. I będzie pewnie remis. I wiadomo, gdzie pójdzie ich armia przy drugim ataku. Nie, muszę jeszcze trochę tutaj napracować się. Szczególnie z tymi katapultami. Przesuńcie się tu. Jest konica. Nie mówcie mi, że oni idą na tego typu skróty. Tu ruszy dupę. Dobra, cofajcie się, cofajcie. Dobra. Dobra.
Nie pozwólcie im strzelać. Za wszelką cenę. Wy w tych. A wy w tych. Tych katapult. Czemu wy atakujecie nie to, co chcę? Tu, duch, kur. Tak, żeby przynajmniej tą katapultę dorwać. No nie wierzę. Pół minuty. Aha, remis. XD, kurwa. Dobra, większość katapult im wyciąłem przynajmniej. Tutaj prawie cała armia przestała istnieć. Dobra. O, czyli już wszystko tutaj odblokowałem? Świetnie, no to szczerze powiedziawszy, to nie. Idź w to. No, w to niech pójdzie. To olewam. Jak już to na końcu będę to odblokowywał. My sword is yours. I'm a champion of the Lord. Salve, how can I help? Another lost soul. Świetnie. Przynajmniej tutaj jest jakiś sukces. I'm favored by God. They will learn to fear us. My sword is yours. Attack and attack again. Moving out. Can I serve Rome further? Nie, nie, nie. To.
to. Mam z kimś pokój? Nie. Gdzie jesteś? Dobra. Ile on ma już lat? 80. Wow. Ech, i co ja z wami zrobię? Dobra, tutaj się uspokoiło, chwała Bogu. Idziesz tu. Ty tutaj zostajesz. Ten legion ląduje tu i idzie do Kartaginy. Ten będzie szedł w stronę. Cały czas na ich niebaczenie. Mogę im pozwolić jeszcze na max jedną turę. Okej. Can I help? Salve, how can I help? Salutations. Salutations. That soul is a way to the afterlife. Świetnie. I am favored by the Lord. Tych. Champion of the Lord. My sword is yours. The Lord favors his servants. Aha. Salve, how can I help? Salutations. Their fear and doubt are our weapons. Dobra. Commander, how can I serve? Set honor in one eye and death in the other. Would that I were as swift as the angels. Another lost soul for Lucifer. Making my way. Commander. For death and honor! Co? Ma tutaj jeszcze dowódcę? A, wy jeszcze się nie możecie rzucić na nich, wy tak samo. Zaatakuj tego ćwoka i go zabij. Aha. Szczerze powiedziawszy... O, wy jeszcze możecie coś zrobić. Salutations.
towarzyszu. Dobra, no to tak. Która armia? Ta. We hunger for battle. Ready for battle. Dobra. We cannot do that. Ready for orders. No, i wypychamy ich. Pieprzony remis. Chuj wam dupa. I'm afraid we cannot. Would that I were as swift as the angels. Dobra, robimy roszady. Ty idziesz tu. Ty z powrotem do Mediolanu. Ty wchodzisz tu. A ty do Genui. A ty trochę ich pokatuj. Ty ćwoku. Dobra. A potem... Aha, czyli muszę najpierw... Serio? Kto to tak kurwa głupio zaprojektował? Czyli tak, najpierw muszę odblokować. Nie, nie, żegnam. Nie mam na to czasu. Dobra, okej. Remis. 6000. Im natłukłem remis. Taki remis jak... Heaven be. What do you at your service? Ready, willing, and able. As you command. There is more I could do. At your command. Salutations. Oni byli bardzo dobrzy, mówiąc szczerze. Trzeba będzie na nich uważać. A, właśnie. Dodatkowy przywód zawsze się przyda. No i świetnie, nie ma tego syfu. Dobra, gdzie jest ta flota? A, ją przesunę przecież tutaj. Dobra, dobra. Niech będzie tutaj.
ten legion i ten w następnej turze idą na Cydamus. Wy tutaj blokujecie. Ten pójdzie wraz z nimi. I potem napieramy cały czas na tych garamantów, żeby z nimi skończyć. A, nie mam kasy. Ech. Dobra, puszczę tą turę jeszcze raz i kończę. Ta bitwa mnie całkowicie wykończyła psychicznie. Boże, dopomóż, przez 15 minut lampili się na tą bramę, a potem dopiero zdecydowali. Wiesz co, może, Stefan, może zaczniemy w nią napierdalać, bo wypadałoby, żebyśmy zdobyli to miasto. A, zapomniałem o tobie. Okej, ktoś mnie wykitował. Dobra, no to cóż, nie. Nie ma nikogo sensownego? A gdzie wskoczył? Aha. Potęga wioseł. Ja jebę. Ty się na admirała nadajesz. Czekaj. Nie mam nikogo sensowniejszego? Muszę mieć tego błazna? Pierdoloną potęgę wioseł. O Boże. Nie mam. Naprawdę nie mam? Toż to dramat. Dobra, on skończy szkolić się w tej turze. Chociaż po cholerę to klikam, przecież tak czy jak to się wszystko zasytuje. Bo chciałbym teraz skończyć, no bo to jest ponad godzinny na te materiał. Co ja zrobię? Tylko przeklikałem, ten wykitował. I wciągnąłem tych do Kartaginy. No i tego. A czy ją. Żeby robiła tutejszym dobrze. Dobra. Nie jest tego za dużo na szczęście. Jezus Maria. A, czyli poświęcałem to miasto. Okej, dobra. Remis jak skurwysyn. Kończymy. Tak jak powiedziałem, ta bitwa mnie całkowicie wykończyła. Psychicznie. A no cóż, takie też się zdarzają. Więc... to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo dziękuję, jeżeli wytrwaliście do tej pory.
Szanuję za to. Naprawdę. Oprócz tego, jeżeli wam się podobało, rzecz jasna, polecam zostawić polubienie. A jeżeli wam się nie podobało, nie polubienie, i wtedy bym prosił, abyście zostawili komentarz. Jeżeli wam się nie podobało, bo chciałbym wiedzieć, dlaczego się nie podobało, a jeżeli wam się podobało, to jestem przekonany, że tak czy jak zostawicie komentarz i nie muszę was do tego zaganiać. Jeżeli mowa zaś o subskrypcjach i bycia na bieżąco z kanałem, to oczywiste, jeden drugie wspiera. A tym bardziej jak włączycie powiadomienia. No to cóż, następnego. Cześć.